Jest kolejne spotkanie z wychowankami Benjaminka na Probuderenie, tutaj corocznie mamy. Dzisiaj witamy też z nami Kamila Piątkowskiego, który nie jest wychowankiem Benjaminka. Z wychowankiem jest szóstki Asło, tam zaczynał swoją przygodę z piłką i tam się jakby poznawaliśmy już na tych turniejach Benjaminek, szóstki Asło. Ale potem Kamil trafił do klubu Karpaty Krosno, gdzie jego wychowawcą, trenerem przez wiele lat był trener Marek Adamiak, koordynator naszego Benjaminka. I właśnie tych obu panów dzisiaj tu gościmy. Myślę, że taka miła chwila dla was obojga, tak się spotkać, pogadać i spędzić taki dzień przed Wigilią i pokongresować. Jak to, Kamil, do tego podchodzisz? No na pewno, no tutaj fajnie zawsze przyjeżdżać. Zawsze lubiałem gdzieś tam w wolnym czasie, gdy zjeżdżałem gdzieś tam na święta czy do domu, przejechać do trenera Adamiaka, odwiedzić go. No bardzo dużo mu zawdzięczam gdzieś tam. Oto on gdzieś tam mnie wypaczył z tej szóstki Asło. Pamiętam jak to było, jak to wyglądało. Przyjechałem, pierwsze dni były ciężkie, ale był blisko nas, mieszkał obok w budynku, więc też nie miał daleko do nas, żeby nas opierdzielić nieraz albo coś powiedzieć, więc czekał na nas, czekał nad nami. No i co, no cieszę się, że mogę tu być też, przyjechać, odwiedzić, porozmawiać i spędzić miło czas, na pewno. To jeszcze do Marka wrócimy, ale tak zapytam, bo Kamil, no teraz Kamil Piątkowski to zawodnik ekstraklasowego Rakowa Częstochowa i pełną gębą, bo jego gdzieś tam przygoda, teraz już kariera, no to zaczęła się od tego potem przejścia z Karpat do Zagłębia Lubin, tam gdzie spędził fajnie czas i w Akademii się mocno rozwinął, też fajnych trenerów, no natomiast potem wiadomo, w tej piłce seniorskiej jest różnie i trzeba dostać swoją szansę, Kamil tam czekał na nią, ale w końcu się był niecierpliwy i może dobrze i tą szansę dostał w Rakowie Częstochowa i tam jakby pokazał, że warto na niego stawiać, on gra, rozwija się, jest w kadrze Polski Młodzieżowej i no, jest jednym z liderów drużyny, tak można powiedzieć, nie, jeśli chodzi o Raków Częstochowa. Kamil, jak oceniasz właśnie ten przejście Zagłębia do Rakowa? Czy to dało ci kopa? Jak tam ten okres oceniasz? No, w Zagłębiu na pewno gdzieś tam też dużo się nauczyłem, tak? Byłem w, myślę, jednej z lepszych akademii w Polsce. Mieliśmy fajne wyniki, również jeśli chodzi o drugą drużynę Zagłębia, też wysoko staliśmy w lidze, w trzeciej. Więc na pewno bardzo dużo się tam nauczyłem, no nie dostałem tam szansy. Trudno, taka jest piłka, gdzieś tam tak to wygląda. W jednym klubie możesz grać, w drugim możesz nie grać. To są decyzje również trenerów. No, tak było, skończył mi się kontrakt, więc postanowiłem coś zmienić, bo widziałem, że mogę nie mieć tam szansy na grę. Więc skorzystałem z okazji zainteresowania Rakowa i tam przeszedłem. Wiadomo, no, na początku było bardzo ciężko, też zmiana taktyki. Gdzieś tam to jest, gramy 3-4-3, 3-5-2, więc to jest też inne granie niż czwórką obrońców, a wiem, że gram na pozycji stopera, więc początek był bardzo ciężki, ale gdzieś tam z każdego dnia na każdy dzień starałem się, pracowałem mocno, żeby to wszystko gdzieś tam, żeby to wszystko dobrze wyglądało, żeby też na boisku fajnie wyglądał, stał się pewny siebie i myślę, że teraz dlatego jestem w tym miejscu, gdzieś tam, że nie poprzestałem i byłem przede wszystkim, można powiedzieć, że cierpliwy, lecz też niecierpliwy. I dlatego myślę, że ta szansa nadeszła i ta pewność siebie na pewno daje dużo, bo w tej głowie na pewno jest czasami dużo myśli, ale trzeba gdzieś tam się przełamać. Wiadomo. I ja zapytam może Marka, nie Marek, no bo co takiego miał Kamil i co trzeba robić też w okiem trenera, nie? Który prowadził go w młodym wieku, że trafia na taką arenę i jest obserwowany przez, bo dobrze wiemy, tak, że Kamil jest obserwowany przez wiele klubów i no mi to trudno o tym mówić, ale jest, tak, jest obserwowany przez kluby już nie tylko polskie, ale zagraniczne. No jeżeli chodzi o Kamila i nasze początki współpracy, już nie pamiętam jakie to były lata, w każdym razie już kawałek czasu minęło i tak dalej, natomiast co miał Kamil? No na pewno miał bardzo duże chęci do ciężkiej pracy, nie bał się ciężko pracować, zawsze był sumienny, pierwszy przychodził na trening, ostatni schodził. I myślę, że to go najbardziej cechowało ze wszystkich zawodników. Technika na przyzwoitym poziomie, ta technika użytkowa, tak? Troszkę problemy z wytrzymałością, troszkę małe problemy z nadwagą, z tego co pamiętam. Wyższa temperatura, już były problemy z tą wytrzymałością, jak to się mówi na boisku. Natomiast ciężką pracą doszedł do tego miejsca, w którym jest obecnie. I no,
mówię, w dużej mierze zawdzięcza to wszystko swojej ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy, którą wykonał, czy to w Jaśle, czy w Krośnie, czy w Lubinie, czy tak jak teraz w Rakowie. Na pewno nie dostał nic za darmo, o wszystko musiał sobie sam tutaj wywalczyć, no i cieszę się bardzo, że mogłem tam w jakimś stopniu przyczynić się do jego rozwoju, jakąś tam malutką cegiełkę w całym tym szkoleniu piłkarskim dołożyłem i z tego naprawdę bardzo się cieszę. A Kamilowi życzę wszystkiego najlepszego, niech się rozwija dalej chłopak i mówię, no jest szansa, że zrobi jeszcze kiedyś tam krok do przodu, czego mu z tego miejsca życzę. A co wyjdzie, to czas pokaże. No, to jest taka piękna chwila też dla właśnie trenera, dla zawodnika, ale też chciałem zapytać Kamil, znaczy Kamil, może byś też powiedział dwa zdania dla środowiska tych dzieciaków, nie? Z szóstki Jasła, z Jasła, z okolic Jasła, tam gdzie się wychowałeś, pamiętam te mecze, co graliśmy jako dziecko w szkole podstawowej do dzisiaj, chyba w Sobniowie bodajże to było, nie? U trenera Mastaja, co ja gdzieś tam byłem trenerem, prowadziliśmy Przemka czy Cichego, a ty grałeś z Szurką chyba bodajże, nie? Tak, no i takie mecze i powiesz tych chłopaków tam w Jaśle, w okolicach, gdzie spędzałeś czas, potem w Krośnie już i w tym naszym Podkarpaciu, nie, jest sporo i przewinęło się ich wielu, nie, i ty grałeś i w kadrach wojewódzkich i tak dalej, no nie każdy gra w tą piłkę, nie, wiadomo, to jest trudne, wyzwanie duże, ale co byś tak doradził może twoim okiem, właśnie tym chłopcom, którzy marzą, żeby być kiedyś jak Kamil Piątkowski, tak? Myślę, że przede wszystkim nie trzeba być gdzieś tam najlepszym zawodnikiem w każdej kategorii, czy na każdym treningu, czy coś. Przede wszystkim myślę, że piłkarza cechuje właśnie praca. Trzeba być pracowitym, cierpliwym gościem, który wie na czym, wie co ma wiązać z piłką. Nie boi się podjąć pochopnych decyzji, nie boi się wyjechać z domu, nie boi się zamieszkać samemu i spełniać takie obowiązki, które się spełnia na co dzień. Wiadomo, nie jest to łatwe, bo jesteśmy młodymi zawodnikami, trzeba wcześniej wyjechać z tego domu, ale myślę, że poprzez ciężką pracę, gdzieś tam właśnie zawziętość i to jak dążysz do jakiegoś celu, jak sobie jakiś cel tam będziesz miał w głowie, no to myślę, że ty możesz dużo osiągnąć przede wszystkim, bo wielu chłopaków gdzieś tam zniechęca się tym, że widzi na treningu, że ktoś jest lepszy od niego. No wcale tak, ja też czułem, że nie byłem najlepszy, bo wychodząc z szóstki, patrząc tak racjonalnie na to wszystko, byłem może trzeci czy czwarty z takich lepszych zawodników, którzy dopiero wchodzili do właśnie do Karpat, bo był i Kasper Szura przede mną, i Patryk Korneusz, i Norbert Sajdak, więc było zawodników, którzy lepiej wyglądali ode mnie, piłkarsko, fizycznie przede wszystkim. No ale właśnie mi nie brakowało nigdy tej takiej zawziętości i pracy i zawsze stąpałem mocno po ziemi, chciałem przede wszystkim, to były moje marzenia, które chciałem spełnić, nie chciałem ich gdzieś tam dawać na bok czy zrezygnować przede wszystkim, więc myślę, że to jest takie ważne, że gdy masz marzenia i gdy wiesz, co chcesz osiągnąć i nie boisz się tego, to po prostu tego dążyć i to jest to. No miło po prostu, bo oglądamy te mecze Ekstraklasy, a tutaj możemy gościć naszego gościa na Probud Arenie i będziemy trzymać kciuki, żebyś grał w tych kadrach polskich, młodzieżowych i mam nadzieję w pierwszej i kiedyś, żeby to był jakiś klub zagraniczny, bo pewnie o tym marzysz i życzymy Ci tego.